Cześć, witajcie w szóstym odcinku z LEGO Piraci z Karaibów. Dzisiaj pierwsza misja z drugiego filmu Pelegosto. A więc zaczynamy. Okej, okay, zaczynamy misję. Musimy się jakoś urwać. O, z tego to było dobra. Będzie można dosyć szybko niszczyć to, także fajnie. Rzeczy dla monet. Tutaj jakoś nie, na razie nie wjedziemy, dobra. Ale tutaj tak. Tego co pamiętam, wystarczyło tak dwa razy ich rozjechać, żeby ich zniszczyć, dobra. Może jeszcze wjechałbym sobie tutaj do góry, a nie, dobra, tam już nic nie było przecież. Okej, robimy sobie tutaj przejazd, że tak powiem. Okej, jeszcze się tego pozbądźmy. No, wstawaj, koleś, dobra. Tutaj nie pamiętam, aha. Dobra, już widzę. To jakiś taki dodatkowy level, widzę. Tutaj byśmy w trybie swobodnym musieli być. Dobra. Ale chociaż trochę monet żeśmy zdobyli. Okej,
będziemy. Jeszcze tutaj, już niedaleko, dosyć niedaleko już. Teraz u góry nas rzuca czymś, no dobra. Więc może się stąd jakoś... Okej, w tą stronę trzeba kręcić. Okej, jedziemy. Co tu mamy zrobić? Aha, dobra, widzę, kooperacja będzie. To ja może tutaj jadę? A nie, dobra. Na razie nic tu nie musimy robić. We dwóch. Zatem on już tu jest ze mną, pan Gibbs. Gdzie tu można... Aha, nie wiem. Okej, jeszcze sobie wziąłem troszkę monet. No i jedziemy. Dobra, może ja tutaj wjadę. On będzie kręcił. O, dobra. Bez problemu. Okej, jeszcze nie. Teraz. Jeszcze jedno. Okej. No i tutaj jest przejście do pana Gibbsa. Pięknie i jedziemy. Pozbywamy się wrogów. Okej, wszyscy. Ten niech sobie biega, on nic tam nie robi. Ci sobie tu ogólnie biegają, dobra. Tam się nie dostaniemy, podejrzewam. Prawie wszystko. Chciałbym tego niebieskiego jeszcze zdobyć. A, dobra, trudno. Trudno już. O nie, spadnę. Jest, zdążyłem się chyba zmienić. Dobra, no i teraz będziemy zjeżdżać. Wszystko niszczyć tutaj. Tych monet raczej nam nie brakuje. Mamy ich dosyć sporo już w tej misji. Okej, tą drogą się bardziej opłaca. Więcej monet mamy. Fajnie, że tu jest nieograniczony czas. Możemy sobie po prostu niszczyć to bez problemu. Nie śpieszyć się. Okej, zbliżamy się powoli już do końca. Dokładnie. Oh,
Okej, lecimy dalej. Teraz musimy znaleźć kość na dla psa stróżującego. No i zdobyć troszkę monet. Dobra, co my tu mamy? Nic, okej. Kość pewnie będzie mógł znaleźć Jack Sparrow. Zaraz to będzie dla niego robota. Dobra, już. Aha, dwie rzeczy musi znaleźć. Najpierw takie coś. I to pies dopiero wykopie, dobra. I jeszcze kość. Kość jest też ważna. No i okej, załatwione. Pies stróżujący. Możemy nim sterować. Tam na górze i tak będzie potrzebny pan Gibbs, więc od razu nim się przedostanę. Aha, ale jeszcze nie mamy drugiej. Czyli trzeba będzie pewnie przejść na drugą stronę. Tutaj. No i jest tutaj ta część. Tylko przez wodę sobie tak o z nią nie przejdziemy. Trzeba jakieś jeszcze zrobić ten. Żeby móc przetransportować tą skrzynkę na drugą stronę, to coś jeszcze będę musiał zrobić, podejrzewam. O właśnie, tam mamy coś do wykopania. I tu będę mógł przenieść tą skrzynkę. Okej, tam na górze już zdobędziemy prawdziwego pirata. Żadnego problemu w tej misji nie będzie. Prawdziwy pirat. Okej, pan Gibbs teraz musi tutaj naprawić. No i jedziemy. A, nie mogę go tak zaatakować. Ale może wskoczę do niego, jeśli bym dał radę. Nie, nie dam rady. Dobra, nie będę już tego niszczył. Z tego jest dużo monet, więc może jeszcze to zniszczę. Tak to nie będę jakoś się starał, już mamy prawdziwego pirata, więc na spokojnie. Niszczymy jedno, drugie, trzecie, mamy 63 tysiące kasy. No i chyba kończymy już misję z tego co pamiętam. Legosto, poziom ukończony, tak dokładnie.
My mamy Jack Sparrow jako wódz. I tyle. Z postaci. Prawdziwy pirat. No i w skarbcu 529 tysięcy. Ze znalezisk mamy tą skrzynkę i kość. Już się nie staraliśmy więcej, też nie wiem, czy byśmy mogli. Dobra, mamy dwa złote klocki. A jak na razie żegnam się z wami, widzimy się już w następnych filmach. Do zobaczenia, no i cześć.